Średniowieczne monety trafiły do wałbrzyskiego magistratu w środę po południu. Znajdowały się w niewielkim dzbanku glinianym. Monety mocno nadgryzł ząb czasu. Ich średnica wynosi 27 mm. Na razie wszystkie wyglądają podobnie. Dopiero oczyszczenie pozwoli na wskazanie różnic. W czwartek w ratuszu zwołana została konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano przedstawicielom mediów znaleziony skarb. Pan prezydent zobowiązany jest w ciągu 7 dni zgłosić do oficjalnie na piśmie znalezisko, które traktujemy, że ma wartość historyczną. Dlatego, że tam są różne wartości naukowe, zabytek czy tego wszystkiego. My traktujemy, że prawdopodobnie te monety są gdzieś ze średniowiecza. Na przykład praskie grosze były bite do końca XVI wieku i nawet gdyby biorąc taką datę XV wiek, no to widzimy, że wychodzi, że co najmniej 600-700 lat te monety leżały. Dlaczego akurat w Wałbrzychu? No to dopiero będą chyba jakieś badania dalsze prowadzone. Rzeczywiście jest to wyjątkowa sytuacja. Dlaczego akurat były schowane i tam na skraju lasu, nie? Po prostu coś takiego, ale dzisiaj pan prezydent podpisze oficjalne zgłoszenie i następnie ze strony delegatury konserwatora zabytków przyjdzie uprawniona osoba, która dokona oględzin i wyda decyzję, co to jest, czy to jest zabytek, czy nie, czy to ma wartość historyczną, czy nie, i jednocześnie podejmie decyzję, komu należy ten skarb przekazać. I w zasadzie po oficjalnym zgłoszeniu my będziemy spokojnie czekali na decyzję konserwatora zabytków. Jednocześnie musimy to skatalogować. Według takich wczorajszych wstępnych wskazań pana konserwatora w zasadzie powinniśmy skanować każdą monetę rewers i awers i po prostu mieć od dzisiaj rana takie prace, które są związane z inwentaryzacją całego tego znaleziska, robimy. Znalazca średniowiecznych monet pragnie zachować anonimowość. Znaleziskiem zajmie się teraz konserwator zabytków.